Cześć, siemanko, kumple i kumpele. Ostatnio zapomniałem o koleżankach, więc dzisiaj witam też koleżanki. Została mi zwrócona uwaga, że coś mi się chyba pomyliło, zapomniało. Nikogo pewnie nie zdziwię, jeżeli powiem, że dzisiaj znowu 3 godzinki na Glovo od 16.30 do 19.30. Jest to pierwszy odcinek, w którym zostałem prawowitym youtuberem. Tu mam 1000 subów. Bardzo szybko to wpadło, bo chwilę wcześniej patrzyłem, było 985 ludzi, potem nagle wskoczyło na 998. Dostałem komentarz od jednego z widzów, że już prawie 1000, bo jest 998. No i cyk, tysiaczek wpadł. Fajnie, dziękuję, dziękuję bardzo. W końcu mogę zobaczyć, jak to jest mieć zielonego dolara koło materiału, koło filmu. Chociaż pod paroma jest czerwony, muszę się przyznać. Mojżesz zaraz wyjdzie na tym rowerze. Mówię wam, będzie hit. Będzie miniatura. No, również chciałbym powitać nowych subskrybentów. Bo jak wskoczył ten 1000, to już jest 113. Jakoś nabrało rozpędu to wszystko. Także dzień dobry wszystkim nowym. Od razu chciałbym, a w sumie nawet powinienem jako pierwsze podziękować ludziom, którzy wpłacili mi donejcika. Problem jest taki, że jeden kolega, no i właśnie wstydź się przyznać, nie wiem jak, o jakim niku, bo jestem amatorem w tych YouTubach i nawet nie wiem jak wyszukać, bo dostałem naklejkę jakąś tam za 10 zł. No i nie wiem gdzie tego szukać, ale na pewno pojawi się podczas montowania w filmie, bo jakoś to będę musiał znaleźć. Dobra, idę odebrać gigabuła i lecimy z nią na Mateczny. Trzeba zapłacić 5 dych. Nie, dobre, 790. Mhm. I mamy gotóweczkę. Tak jest. Potwierdzone, dzięki. Pieniążki, które tam mi wpłaciliście, przydadzą się na przykład na ten czujnik. To muszę go kupić nowego. Myślałem, że debil jestem i nie umiem tego założyć poprawnie, ale ewidentnie coś jest z nim nie tak. Kurwa, jebane autobusiki, pierdolone. No i zamówiłem ten czujnik. Cały z magnesem już nowy. I oczywiście skubańcy się zabezpieczyli, żeby też nie kupić od konkurencji, bo widziałem te czujniki
po 40 zł i po 45. Nawet 2 za 75 widziałem, że można kupić. No ale oczywiście jest wtyczuniana 3 piny. A ja w tym moim zestawie od tego sterownika mam na 2 piny. Trzeba by przerabiać końcówkę. Kupiłem taki sam jak ten. W tym sklepie, gdzie kupowałem ten napęd, no kosztowało mnie to 80 zł. 82 z wysyłką. No i co? No i co? Lecę bez wspomagania, bo nie działa to. Tylko wyczepię chwilę, to zadziała. O, nagle działa. Nie wierzę w to, że przyklejony na naklej czujnik przesunął się w tym momencie, żeby zaskoczyło. Ewidentnie jest uszkodzony. No co, i tu w prawo? Dziękuję bardzo. Czwóreczka. Przepraszam, 5B też tu będzie? Na tym obiekcie 5B? Oj, przepraszam, nie rozumiem. A, okej, okay, to sorry. B. Nie, B4. Aha. A 5, przepraszam. Okej, dziękuję. Otwórz pani, bo nie ogarnę. Dzień dobry. Proszę. Do widzenia. Ewidentnie coś z tym zamówieniem poszło nie tak. Zmarnowałem pół godziny. Zrobiłem 12 zł. Teraz mam kolejne zamówienie na 6,5 km z kapelanki jakiś Chińczyk. Jakiś Chińczyk, no ten to zawsze. No tak wyskoczyłem w krótkim rękawku dzisiaj. W słoneczku to ze 25 stopni. Ale jak się do cienia wjedzie, to czuć chłodek. Trzeba szybko to dostarczyć, żeby godzinówka się zgadzała. Ryż smażony z warzywami. A mięso? Czy 202 będzie gotowe? Potwierdziłem. Sławkowska. Kupiłem sobie kiedyś taką hulajnogę amortyzatorami. Duże koła. Sobie myślę, 3 km miałem do roboty, to akurat wystarczy taka, no bo to bez sensu elektryczną za miliony monet. No to pojeździłem tydzień na niej do pracy. Jak to nogi bolą, to jest nieporozumienie. Ale banja. Ryanairem w tamtą stronę, a w tamtą stronę. No. Ale w koło jest wesoło. Źle se hamulec przekręciłem.
wcisnąłem manetkę i tu pod obejmę od hamulca sklinowała się na pełnej mocy. Byłby problem, gdyby się to nie odhaczył. No co, gdzieś tu po prawej stronie. 23. Ja mam tylko jedno. Proszę bardzo. Dziękuję. Dzięki, do widzenia. Fajnie, od razu odbiór tu ze Sławkowskiej. Jakieś krowo-warzywa. Brałem już kiedyś stamtąd. Ogólnie to jestem tu pierwszy raz, a brałem kiedyś stamtąd. I spadamy z tego rynku, na szczęście. Pod ósemką to jest 9. Do widzenia. Saska 7. Jedziemy do domu. Kombinuję, czy gdyby nie to rzecznik i cały rynek ludzi ten pojechał jak człowiek, a to patrzę jak najbardziej ominąć. Dobra, już prawie planty. O, elegancko. Tak się kończy picie na słoneczku. Byś właśnie żygał komuś pod klatką. Jakoś poszło, teraz to już będzie z górki. Dobra, drugi bieg i lecimy. Dobrze, proszę bardzo. Do widzenia. 4 dyszki w godzinę 10. Jest okej. Okay. McDonald's Wadowicka. Co wam powiem, to wam powiem, ale... Godzinówka dzisiaj to słabo. No ale cóż, niedziela, nie? Dobra, koniec jaj. Sobie pomyślą ludzie, że dwubiegunówka jakaś. Polecimy do Powstańców i Tischnera do góry. Żeby jak najbardziej miasto ominąć i ludzi, i dość szybko powinienem być na miejscu. Właśnie tędy co wyjechałem, powinienem był tam jechać. To jak zwykle nie sprawdziłem, gdzie jadę dokładnie. Nie patrzcie się, no... Mówię, jedziemy Powstańców. Tischnera do góry to jedzie. To jedzie w Kimeckiego. No, szkoda słów normalnie, szkoda słów. Szkoda strzępić ryja. Trochę sobie pozwalam cię z tą baterią. Mi starczyło na 3 godziny. 48. Można prosić zamówienie? 51? Globo? 51? No. 51. Mhm. Dziękuję. Jeszcze raz.
gdzie jest ten pan Menelaos? Mi tam coś przerobę, nie grzebą. Co, na drugą trzeba będzie przejechać, tak? Tylko od razu przelecę ulicą, bo tam potem ten ruski rok stał na tych światłach. Na to elegancie, zielony od razu. Ja pierdolę, ja się zaczadzę, kobito. Chyba mać. Pacha czarną chmurą po nozdrzach. Chyba te drzwi na winklu. Jeszcze jedno. Proszę bardzo. Do widzenia. 57 zł. Półtorej godziny. Coś pięknego. Uwielbiam takie zamówienia. No i teraz stąd bierzemy z kapelanki kebabika. I lecimy dwie ulice obok mojej chaty. Lodzio miodzio. O, właśnie, żebym zblokował monetę. O, ten hamulec, to muszę to poprawić, bo przecież ja zabiję kogoś albo siebie. Wow, mogę odebrać zamówienie już. Co, to po prawej stronie, czy? Tak. Dobry. Przed chwilą miałem zamówienie, ale znikło. Czy można coś potwierdzić? Uber? Globo. Globo? Yeah, aha, dwa zamówienia. Yeah, one is ready, the other one is prepared. Aha, okej. 17. Okej. Dodało mi drugie zamówienie. No i teraz to jedno leży tam na ladzie, a ja na drugie mam poczekać 17 minut. Spoko, nie? I za tamto dostałbym 18 zł. I jest gotowe, mógłbym jechać. A za pakietówkę dodadzą mi 4 zł. I muszę czekać 17 minut. Czyli będę czekał 20 minut, żeby dostać 4 zł więcej. No, zajebiście, Globo, zajebiście. A nie można anulować jednego. Okay. Dziękuję. No i dobra, odebrane. Trochę to trwało. Ale trzeba zrobić. Coś tam dorzucą pewnie jakiś bonus za podwójne zamówienie jeszcze. Trochę za czas oczekiwania. Gołąb, weź sobie tą bułkę gdzieś na bok, do trawy, a nie na środku chodnika będziesz pierdolony. Przy 40 to już pod nawo. Ludzie kupują Boston już najdrożej i zjebane. I są testerami, bo oni to zawsze wykrywają. Dobry. O, sorry. Tak. Nie chciałem przerywać w rozmowie.
coś się przy KFC namatecznym paliło. Najpierw w Warszawie, a dzisiaj u nas widziałem na TikToku. Kurde, jakbym wiedział wcześniej, to jak byłem pod McDonald'em, to bym tam podjechał. I teraz mi trochę nie po drodze. Tu? Jeszcze ma akurat hamulec. Tu jest piątka. To jest przełęcz. Kurwa, jeszcze potwierdziłem, ja p***e. Nie wierzę w to normalnie. Dobra, to momencik. 4, 9, 5. Proszę bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Dobrze, że jeszcze mogłem cofnąć tam, żeby zobaczyć, pod jaki adres to dostarczyć. Bo potwierdziłem dostawę przypadkiem. Misklik. Gość pewnie już tam telefon w ręce i zgłaszał oszustwo. Dobra, lecimy szybko na to Romanowicza. Właśnie minęły 2 godziny mojej pracy, a ja mam dalej te 57 zł. Dzień dobry, ja z Globo przyjąłem z zamówieniem. Czy zejdzie pan na dół, czy? Dobra. O, dzień dobry, proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. 8 dyszek w 2,5 godziny. Dobra, trzeba się ubrać. I to dawaj zamówienie na ten czas. Dobra, jest pod skalę do wzięcia. Customerek. To akurat podjedziemy zobaczyć. To jest gliszcza. No, zmieniliśmy twoje zamówienie. Tak w ogóle jeszcze odnośnie kolegi, co dał mi tego donajcika nogą po wsi, to ja nie wiem, czy ja nie obserwujecie na komucie, bo okazało mi się, że byłeś na wyprawie dzisiaj. Znaczy, nie wiem, czy to ty, no ale ktoś o niku właśnie nogą po wsi. Nie pamiętam imienia. Zaraz sprawdzimy. Michał, o. Jeżeli jesteś Michał, to daj znać. Mogę odebrać, a ja chciałem jechać pożar zobaczyć. Dobra, to gdzie ja z tym mam jechać w takim razie? W stronę Borku Fajęckiego. To odbiorę i dopiero podjedziemy. Nawet nie wiem, który to budynek się palił, ale coś za KFC to. Myślę, że łatwo będzie namierzyć. 876? Dziękuję. To się nie śpieszy, widzę, ja przyjechałem, stoi, odebrałem swoje zamówienie, wrzut do plecaka, lecimy dalej, on dalej stoi, coś tam pstryka. No i dobra, zdjęcie było robione gdzieś stąd, tu jest KFC, jedziemy na tyły.
Powinno śmierdzieć w ogóle, coś, jak to się paliło 5 godzin temu. To mogą być te stare magazyny tam. Deweloperzy. O. To jest większy regulamin niż ten plac zabaw. Huśtawka i konik. I piaskownica. Nie no. Zajebiście duże. Dobra, pojadę tam w prawo jeszcze zobaczyć. I lecimy dostarczyć. Nie no, to wyburzenie jest po prostu, a nie. Się nie paliło chyba. Ale bym tam z dronem polotał w środku. Aha. Nie wyjadę tu. Kiedyś to ruszył. No proszę. Dobra, latają mi klient za... O! Samochodzik. Ciekawe, czy wpadnie jeszcze jedno. O, rozjechało ptaka. Myślałem, że gołębia. No to innego ładnego ptaszka. Szkoda. Ptaszyny. To jest jakiś skręt? Jest. Dzień dobry. A na jakie imię? Można spytać? Dominika. Okej, dobra. Proszę bardzo. Super. Do widzenia. Dziękuję również. No i jest z zakupianki na europejskie. No i ja bym to mógł zrobić. Tylko pewnie to jest Carrefour. Jak to jest Carrefour, to ja tam nawet nie jadę. Burger King. Też się czeka, ale... Nie mam kawałek, żeby tam dojechać. Dobra, zrobię to. Trochę mało baterii, boję się, żeby to wracał bez... O, coś stuka, szprycha poszła, ta? No oczywiście, że tak. Następna je... Nie do wiary. No to elegancko sobie do drineczka szprychę wymienimy. Muszę ich domówić jeszcze. No dobra, nie róbmy jaj, nie będę jeździł dookoła jakimś wielkim rondem. Skrócimy to trochę. Tak, żywej duszy nie ma. Skieć tam Burger King w ogóle jest otwarty. Jeszcze pytanie, gdzie ten Burger King jest? Ja też.
zdarzyło się. Nie mam, no. Czerwone maki. Ty w ogóle wyjdę stąd, to ja to muszę przełożyć, bo ja właśnie na tych czterech zimnych puszkach Pepsi położył te hamburgery. Będzie git. Bardzo pstrome wniesienie. A ja na końcówce baterii. To jest raz. A dwa, wspomaganie coś przestało działać. Znowu. Jak mi tak by przyszło teraz jechać, bo to nie zadziała. Tam pod górkę, no to jestem skończony. Dziękuję bardzo. No, co to jest? Jakiś skrót, tak? Ta zamknięta furtka. Znowu popełniłem ten błąd. Może to by się udało dojechać. Bez prychy na oparach baterii. Ja jeszcze jadę w nieznane. Dobra, tu śmietniki są, tak? Tak. No dobra, jesteśmy w domu, znaczy nie w domu, jesteśmy na dobrej drodze do klienta. Do domu to ja mam 10 km. Ja u Ciebie widziałem już. Spyszne. No nie, to nie była ona. Bo ten to akurat to był on. Czasem człowiek może pomylić, nie? Podobni byli do siebie. 19:30. Właśnie kończy się mój blog. Ja jestem prawie na końcu miasta.
dobry, proszę jedno. Coś pozlepiało to wszystko do kupy. Nie powiem, że sobie odłożyła pod coś, bo to się... Zlepiły mi się dwa. To jest to. Jeszcze picie. Dwie. Jeszcze dwie będą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. No i dobra, moi mili, koniec. Kończę dzisiaj z wynikiem 115 zł w 3 godzinki, co nam daje 38 na godzinę. Do domu 9,5 km. Prąd się kończy. Na pewno te ostatnie tam kilometry będę już jechał bez wspomagania. Bilans strat. Szprycha jedna do wymiany. No, także jakbyś chciał mnie wesprzeć jakąś złotówką lub dwoma, bo muszę szprych dokupić, to link do Tipli jest w opisie filmu. Halo, halo, halo. No, a jeżeli jeszcze nie subujesz, a oglądasz moje filmy, to rozważ zostawienie subskrypcji. Możesz dać lajka, jeżeli Ci się podobają. Te filmiki. No i co? Do następnego. Siemanko.